Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy papież Franciszek dobrze postąpił, przepraszając rdzennych mieszkańców Kanady? Czy pielgrzymka, którą papież odbył do Kanady, przyczyni się do rozwoju Kościoła, do zaleczenia jego ran, czy może wręcz przeciwnie? Zapraszam. Temat szkół rezydencjalnych to temat, który, no, jeśli powiem, że poruszał społeczeństwa od już kilku lat, to chyba powiem za mało, bo gdy ludzie są popchnięci do tego, żeby palić kościoły, tak jak to się działo w Kanadzie, to chyba powiedzenie, że porusza to społeczeństwo, to jest za mało. To znaczy skłania to ludzi do przemocy, do aktów wandalizmu i do bezpośredniej przemocy. Jednocześnie oczywiście tutaj na zachodzie, w Europie, wzbudziło to również wielkie poruszenie. Pojawiały się w mediach artykuły o masowych grobach, o mordach, których się jakoby Kościół katolicki dopuszczał. Temat został już jako tako dobrze opracowany. Podlinkuję na przykład materiał pana Szymona Pękali na ten temat. Pan Ziemkiewicz nagrał też dosyć dobry materiał na ten temat. Podlinkuję również kanadyjską stronę z kanadyjskiej encyklopedii, która traktuje o tych, że szkołach rezydencjalnych, a tutaj powiem tylko w dwóch słowach, co jest faktycznie ustalone, co można znaleźć też na tejże stronie kanadyjskiej encyklopedii, która dosyć dogłębnie tą sprawę opracowuje. Otóż szkoły rezydencjalne były bez wątpienia wytworem takiego zachodniego, a przede wszystkim powiedzmy anglosaskiego kolonializmu. Czyli były to szkoły, które zostały utworzone, finansowane przez kanadyjski rząd, przez władzę świecką. W tej encyklopedii kanadyjskiej pojawia się na początku informacja, że pierwsze szkoły z internatami, takie powiedzmy zachodnie, chrześcijańskie, tam się pojawia chyba określenie, powstały już w wieku XVI, założone przez francuskich misjonarzy. Tylko że tam nikt nie wspomina o tym, że to były szkoły, które nie odbierały dzieci siłą tymże rdzennym mieszkańcom Kanady, co sprawia, że nie są to szkoły rezydencjalne, więc te szkoły rezydencjalne, to co jest w nich gorszące, to co jest w nich straszne, to co czyni z nich to narzędzie kolonializmu, to jest to, że te dzieci były odbierane rodzicom siłą. I można powiedzieć, że to jest to, co je ściśle rzecz biorąc charakteryzuje. A więc szkoły, które były zakładane za pieniądze państwowe. Później te szkoły miały się same utrzymywać. Nie utrzymywały się jednak, dlatego też musiały być cały czas dofinansowywane przez państwo. Te dzieci były odbierane i umieszczane właśnie w tych szkołach z internatem, gdzie dzieci miały być wprowadzone w, powiedzmy, zachodnią kulturę. Można by mówić, powiedzmy, to takiej anglosaskiej kulturze, czy no powiedzmy w uproszczeniu europejską kulturę. Takie było zamierzenie kanadyjskiego rządu i te szkoły były przekazywane, były prowadzone przez władze religijne, zarówno katolickie, jak i protestanckie. No i wokół całej tej sprawy narosło później mnóstwo legend, to znaczy gdy znaleziono groby wokół tych szkół, no to stwierdzono, o, to są na pewno masowe groby i tutaj oznacza to, że te dzieci były tam mordowane w tych szkołach i taka fala cała poszła po mediach i bez wątpienia mnóstwo ludzi w to wierzy. No, z faktami nie ma to wiele wspólnego, to znaczy śmiertelność tych dzieci, jeśli dobrze pamiętam szacunki ze strony, z tej encyklopedii, 150 tysięcy dzieci w trakcie całego trwania tych szkół od wieku XIX do wieku XX. Cały okres trwania funkcjonowania tych szkół to jest 150 tysięcy dzieci, z tego 6 tysięcy dzieci zmarło. I czy to jest dużo, czy mało? To jest sporo. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę w ogóle śmiertelność dzieci w wieku XIX i w pierwszej połowie wieku XX, to ta śmiertelność nie jest jakoś szczególnie dużo większa. To znaczy choroby tam
też kanadyjska encyklopedia podaje dokładnie, jakie to były choroby, które przede wszystkim dziesiątkowały tych uczniów. Dziesiątkowały to zdecydowanie za dużo powiedziane, jak wspomniałem, 6 tysięcy ze 150 to jest mniej niż 5% uczniów, którzy zmarli. Na dzisiejsze standardy medyczne i społeczne to jest dużo. Na standardy medyczne i społeczne w wieku XIX i początków wieku XX to nie jest jakoś szczególnie dużo. O tym też pan Ziemkiewicz traktuje w swoim materiale. A więc te dzieci nie były tam mordowane, a więc co do zasady te szkoły nie służyły temu, jakoby miano tą ludność wyplenić biologicznie. Tak? One służyły temu, żeby ją na siłę, przemocą, ale jednak zasymilować. I teraz tutaj trzeba... Nie dlatego to mówię, żeby usprawiedliwić proces odbierania rodzicom dzieci, tylko dlatego, żeby ustalić, jakie są fakty. To znaczy tutaj, jak powiedziałem, krótko tylko przytaczam, odsyłam do materiału pana Pękali, który dosyć dobrze to opisał, jak również do tej strony kanadyjskiej encyklopedii, która to dosyć dobrze wyjaśnia dla kogoś, kto chce znać szczegóły. Czy zdarzały się w tych szkołach nadużycia? Bez wątpienia. Strona tej encyklopedii podaje, że no były przypadki molestowań seksualnych w tych szkołach i nie były one wystarczająco w sposób zadowalający rozwiązywane, karane, co w wieku XIX i w pierwszej połowie wieku XX, w zasadzie i w drugiej połowie wieku XX było powszechnym procederem wszędzie. We wszystkich możliwych instytucjach, gdzie osoby nieletnie spotykają się z osobami pełnoletnimi. Tak naprawdę procedury, dobre, skuteczne, działające procedury tego, jak radzić sobie, jak postępować w przypadku tych zbrodni pedofilskich, to jest coś, co rozwija się w wieku XXI, nawet jeszcze w wieku XX, to nawet jeszcze pod koniec wieku XX, praktycznie wszędzie te sprawy są zamiatane pod dywan, na zasadzie zwalnia się ewentualnie takiego człowieka, gdzie niegdzie się donosi do organów ścigania, co jest, jakby zawsze było prawnie wymagane. Tak? I jest jasne, że każdy powinien był to zrobić. Natomiast haniebna praktyka powszechna w wieku XX jeszcze była taka, że w większości przypadków tego nie robiono. I dotyczy to, jak wspomniałem, praktycznie wszystkich instytucji, gdzie osoby dorosłe stykają się z nieletnimi. Odsyłam tutaj do dobrej pracy, dlaczego Kościół katolicki ma rację, pana Michaela Korena. Tam jest to zagadnienie dosyć dobrze opisane, to znaczy pokazane jest, jak bardzo źle ten temat był traktowany jeszcze w wieku XX i że dopiero te, powiedzmy, wybuchy tych skandali na początku wieku XXI sprawiają, że jakby w świadomości społecznej staje się to jakby coraz bardziej widoczne, coraz bardziej obecne, że nie można tych zbrodni próbować gdzieś tam, a zwolnić tylko pracownika i sprawy lepiej nie poruszać, że prowadzi to tylko do dalszych zbrodni, że nie pomaga to absolutnie nikomu, tylko naraża kolejne ofiary na to, że no właśnie staną się ofiarami konkretnego zbrodniarza. Swoją drogą, moim zdaniem, powodem takiego postępowania powszechnego, jak wspomniałem, to, że liberalne media najchętniej mówią o tym, że działo się to w kościele, to jest jedno. Natomiast, no, jak wspomniałem, chociażby ta praca pana Korena pokazuje, że było to zupełnie społecznie powszechne zjawisko. Skoro było to zupełnie powszechne, świadczy to moim zdaniem o tym, że wynikało to z takiej powszechnej tabuizacji, to znaczy z tego, że temat tych zbrodni był tematem tabu i jakby wszyscy raczej czuli, że nie, to lepiej w ogóle nie ruszać i zwolnimy po prostu i wyrzucimy ich, niech tam się dzieje co chce. No oczywiście to jest zbrodniczy proceder i katastrofalny, natomiast był on powszechny jeszcze w wieku XX. Tu poruszam to tylko w kontekście tego, że pojawiają się właśnie jako, powiedzmy, lista zarzutów wobec tych szkół, gdy otworzymy takie zwykłe media, oprócz tego, że w ogóle dzieci tam były mordowane i są masowe groby, to było molestowanie seksualne, przemoc i tak dalej. Masowych grobów nie znaleziono ani jednego, znaleziono liczne groby, co, jak wspomniałem, dotyczy
wynika po prostu ze śmiertelności dzieci w tym czasie, no, jest to wystarczające wyjaśnienie, to znaczy nie ma powodów przy tym poziomie śmiertelności, żeby przyjmować, że była tam jakakolwiek celowość. Na tej encyklopedii można znaleźć i dokładny ich plan dnia, i nawet dokładne menu, czym te dzieci były karmione. I pojawia się ta informacja, że można było zapobiec części śmierci, gdyby było to menu lepsze. Natomiast jeśli się na nie patrzy, to na pewno nie jest to menu, które odstaje od tego, co większość ludzi, dzieci jadło w wieku 19 i na początku wieku XX, nawet w tych zamożnych krajach europejskich. Także ten standard nie był bez wątpienia zbrodniczy. Bez wątpienia władzom kanadyjskim nie zależało na tym, żeby te dzieci wymordować. To jest ewidentne, że tam nie o to chodzi. I tym samym tym instytucjom, którym te szkoły zostały przekazane, czyli kościołom, czy to kościołowi katolickiemu, czy różnym wyznaniom, denominacjom protestanckim, też oczywiście na tym nie zależało. Przynajmniej nic na to nie wskazuje. A więc bez wątpienia proceder odbierania przemocą tych dzieci rdzennym mieszkańcom Kanady jest procederem zbrodniczym. Bez wątpienia jest to przeciwko prawu naturalnemu. I jak najbardziej Kościół powinien był się temu stanowczo przeciwstawić. To znaczy uważam, że w takiej sytuacji Kościół powinien odmówić przejmowania takich szkół, jeśli te szkoły były faktycznie tylko dla takich dzieci, i myślę, że taka możliwość powinna była być. Nie mam wystarczającej ilości faktów, żeby z całą pewnością powiedzieć, że władze kościelne postąpiły tam źle, że powinny były postąpić inaczej. To znaczy nie wiemy dokładnie, jakie były reakcje Kościoła, natomiast widzimy, że te szkoły były prowadzone również przez Kościół katolicki, w dużej mierze przez Kościół katolicki. Uważam, że władze kościelne powinny zareagować, że powinny odmówić. Być może te najwyższe władze kościelne nie zdawały sobie do końca sprawy z tego, jak to wygląda. Natomiast te władze lokalne, biskupi, wiedząc, że te dzieci są odebrane tymże rodzicom, wiedząc, że jest to proceder, który jest niezgodny z prawem naturalnym, że nie można przemocą odebrać dziecka rodzicom, chociażby w najbardziej szlachetnej intencji, powinni się byli sprzeciwić. Nie są mi znane jako jakiekolwiek próby sprzeciwu władz kościelnych w trakcie trwania tych szkół rezydencjalnych, i dlatego uważam, że jest to błąd. Uważam, że takie potępienie tego procederu powinno było wybrzmieć i władze kościelne powinny były odmówić uczestnictwa, jakiegokolwiek uczestnictwa w tym procederze, nawet jeśli same instytucje kościelne nie były tymi instytucjami, które przeprowadzały to odebranie dzieci, co też niektóre informacje sugerują, co nie jest potwierdzone w tego, co udało mi się tak w miarę na szybko znaleźć w tych źródłach takich, powiedzmy, najbliższych samym zdarzeniem, czyli na przykład w tej kanadyjskiej encyklopedii. Nie ufam jej jakoś tak, powiedzmy, w 100%, że tam na pewno jest cała prawda. Podejrzewam, że i tak jest tendencyjna zgodnie z taką polityczną poprawnością, ale no, wydaje się być taka w miarę rzetelna, czyli nie przedstawia tak po prostu takiej czarnej wizji właśnie niejako obozów koncentracyjnych, w których tam to Kościół przede wszystkim oczywiście morduje rdzenną ludność. Natomiast pielgrzymka papieża Franciszka uważam, że może być bardzo szkodliwa. Dlaczego? Dlatego, że papież wcale nie wyjaśnia tej sprawy. Po prostu jedzie tam, aby przeprosić za to, co się stało. I teraz w obliczu tego, że mamy w mediach taką nieustanną nagonkę, pamiętamy o tych palonych kościołach w Kanadzie, można tutaj w naszych polskich mediach znaleźć dosyć takich artykułów, informacji, jak to właśnie Kościół jest zbrodniczy i masowe groby, mordowanie dzieci, Holokaust i tak dalej, i tak dalej. Holokaust tutaj tych Indian, czyli jakby nawiązując do tego europejskiego, czyli po prostu zagłada, tak? Zagłada, której Kościół jest winny. I gdy w tej sytuacji papież
papież jedzie tam i po prostu przeprasza, korzy się i spotyka się przede wszystkim właśnie z tą rdzenną ludnością i tylko bije się w piersi, jak to my zawiniliśmy i teraz wstępujemy na drogę przebaczenia, to uważam, że jest to niebezpieczne. To znaczy, uważam, że w ten sposób Kościół stawia się w tej pozycji sam, takiego chłopca do bicia, czyli główny inspirator, główna instytucja, która finansowała i była twórcą prawną, również prawną instytucją, która prawnie to usankcjonowała, czyli kanadyjski rząd, może się w tej sytuacji łatwo jakby wywinąć od tego, od winy. To znaczy, gdy papież jedzie, przeprasza, gdy cały świat medialnie robi nagonkę na Kościół właśnie, to wtedy bardzo łatwo ten, który praktycznie, faktycznie, realnie był prowodynem całej inicjatywy, może się bardzo łatwo wywinąć, no właśnie, tak, no tak, 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 to jest właśnie Kościół. I tak całe to teraz liberalne społeczeństwo może właśnie tak ze spokojem, no zobaczcie, no Kościół sam potwierdza, że jest tą zbrodniczą instytucją. I gdy cały świat, właśnie cały świat, no powiedzmy duża część tego świata zarzuca właśnie Kościołowi najgorsze, najczarniejsze rzeczy, gdy Kościół tego w żaden sposób nie wyjaśnia, nie tłumaczy, jak było, tylko mówi, o tak, przepraszamy, bijemy się w piersi, to niejako przyznaje się do całej tej czarnej legendy, która nie jest prawdziwa. I teraz, dlaczego tak łatwo to przychodzi papieżowi Franciszkowi, dlaczego tak łatwo przychodziło to wcześniej papieżowi Janowi Pawłowi II, żeby przepraszać za wszystkie możliwe zbrodnie, które w jakikolwiek sposób mogą być utożsamione z ludźmi Kościoła? Moim zdaniem ma to związek z tym, że papieże, współcześni posoborowi papieże mają ogromną tendencję do tego, żeby odcinać się od Kościoła, który był przed soborem. Uważam, że jest to psychologicznie bardzo proste dla nich, bo ideologicznie tak są właśnie nastawieni. Przecież całe duchowieństwo tak jest kształcone. Ci księża, którzy przychodzą do nas z seminariów diecezjalnych czy zakonnych, współczesnych, mówią, że tak to jest pokazywane. To znaczy przed soborem to źle. Wszystko jest dobrze, każda religia jest dobra, po soborze jest super, jest wiosna w kościele, tylko to, co przed soborem było, to tylko to jest złe, tylko to zasługuje na potępienie, tylko to jest złe. Czyli niejako ten kościół przedsoborowy staje się w oczach kościoła posoborowego właśnie tą czarną owcą, właśnie tym chłopcem do bicia. Teraz otwieramy się na wszystkich, tak? Na wszystkie religie, wszystkie wyznania, na wszystkie kultury, tylko ci byli źli. To jest odbicie tego, co widzimy też w sferze kulturalnej, chociażby tak w Ameryce, gdzie właśnie wszystkie kultury są dobre, tylko nie ta biała, pionierska, amerykańska kultura tych pionierów, tak, którzy zakładali Stany Zjednoczone. Tylko nie to jest dobre. To jest ideologia, która prowadzi do samobójstwa. Tak? To znaczy, gdy społeczeństwo porzuca swoje korzenie jako ten właśnie najgorsze, to oczywiście zbyt długo przetrwać nie będzie w stanie, bo po prostu znajdzie się silniejsza kultura, która będzie wierzyła w swoją własną moc, która będzie po prostu silna, będzie dążyła do podboju i dominacji. I to jest chociażby dzisiaj chińska kultura, która faktycznie wykazuje takie cechy i istnieje ogromne ryzyko albo prawdopodobieństwo, że ta kultura okaże się, to społeczeństwo okaże się dużo silniejsze od właśnie takiej kultury jak amerykańska, która odcina się od swoich własnych korzeni. To samo jest z Kościołem, to znaczy Kościół, który postrzega wszystkie tradycje jako dobre, tak, czy rdzenne indiańskie, czy hinduskie, czy muzułmańskie, to wszystko jest dobre, w tym wszystkim papież Franciszek bierze udział, tylko to przedsoborowe jest złe. A to oczywiście taka instytucja, która tak podchodzi do samej siebie, jest skazana na zagładę. Nikt nie chce tak głęboko, intuicyjnie, nikt nie chce takiej instytucji, nie chce w niej uczestniczyć, która odcina się od samej siebie. To podważa sam rdzeń jej istnienia. Bo jeśli ta instytucja wstydzi się samej siebie, to wszystko jest dobre, tylko nie to, co jest tak naprawdę nasze, tylko nie to, co nasi przodkowie przez tysiące lat wyznawali. Wszystko jest dobre, tylko właśnie nie to. No to dlaczego
ktokolwiek ma stać się członkiem takiej instytucji, dlaczego ktoś ma stawać się katolikiem, dlaczego misje mają działać, skoro wy sami uważacie, że najgorsze, co jest na tym świecie praktycznie, to jest właśnie ten kościół posoborowy, bo taki przekaz jest. Jeśli wyciągamy do wszystkich ramiona, ekumenizm jest do wszystkich dobry, jest tak, ekumenizm twierdzi, że wszyscy są dobrzy, papież bierze udział we wszystkich ceremoniach, tylko właśnie nie można promować tego, co jest tradycyjnie katolickie, co jest przedsoborowe, tylko to jest niebezpieczne, tylko to jest złe. To oznacza, że ta instytucja sama twierdzi, że przez 2000 lat bez mała była w straszliwym błędzie. Kto chce do takiej instytucji należeć, kto chce stać się jej członkiem, kto uwierzy, że ona faktycznie prowadzi do zbawienia, skoro przez 2000 lat była tak naprawdę zbrodniczą instytucją, która tylko nieustannie jakieś błędy popełniała. A więc moim zdaniem władze kościelne powinny bardzo precyzyjnie nazwać, od czego się odcinają, co było w tym procederze złe. To powinno być poprzedzone takimi bardzo dokładnymi badaniami, jak rzeczy faktycznie się miały, po to, żeby móc precyzyjnie powiedzieć: tak, przepraszamy, że nie potępiliśmy wtedy i tego, że nie odcięliśmy się od tego i tego, ale no to wymagałoby właśnie bardzo takiego rzetelnego zbadania sprawy i bardzo precyzyjnego odcięcia się, jednocześnie pokazując, ile dobrego Kościół wniósł do tych społeczeństw, do tych cywilizacji, co bez wątpienia byłoby bardzo, bardzo proste. Po to, żeby nie pokazywać, nie potwierdzać tego czarnego, antykatolickiego PR-u. Tak powinna była postąpić, moim zdaniem, katolicka hierarchia. Dokładnie zbadać sprawę, jeśli faktycznie były tam niedociągnięcia, co wydaje mi się, że na mój stan wiedzy faktycznie były, że były tam rzeczy, które należało potępić, od których należało się odciąć, no to wtedy należy je precyzyjnie nazwać i pokazać jednocześnie, jakie dobro działalność Kościoła tam wniosła i precyzyjnie powiedzieć, jaki w tym był nasz udział, co było nie tak i jeśli należy za coś przeprosić, to dokładnie za co przepraszamy. Może jako taki kontrprzykład dla tego, co się działo w Kanadzie, warto spojrzeć na Meksyk, bo no ewidentnie ta inkulturacja przemocowa nie zadziałała. Natomiast Meksyk jest przypadkiem tego, jak ludność lokalna zlała się w jedno z tymi kolonizatorami. I to jest fascynujące, jak tam to się działo. Tam misjonarze również pomimo wieloletniej pracy nie przynosiła ich praca tak naprawdę owoców. Ludność lokalna się nie nawracała. I co się stało? No, Matka Boża zrobiła swoje. Proste objawienie w Guadalupe sprawia, że ludność lokalna się nawraca, że przez to może się również właśnie zlać w jeden lud z kolonizatorami i stworzyć zupełnie nowy katolicki naród. Zupełnie nową katolicką kulturę. I to jest właśnie Meksyk. Tam nie było przymusowej inkulturacji i to były też katolickie rządy. To byli katoliccy kolonizatorzy, a nie protestanccy jak w Ameryce Północnej. I to warto zwrócić na to uwagę, że tam, gdzie katoliccy kolonizatorzy przetrwali, tam, gdzie ich władza się utrzymała, czyli w Ameryce Południowej, tam ludność rdzenna przetrwała, zmieszała się z kolonizatorami, stała się katolicka i stworzyła zupełnie nowe kultury, które były swego rodzaju, no właśnie, przetworzone ich lokalnej kultury, zmieszaniem z kolonizatorami. To jest Ameryka Południowa. Co się stało tam, gdzie osadzili się i przetrwali protestanccy kolonizatorzy? Ludność lokalna została wytępiona praktycznie, została wyniszczona, praktycznie już dzisiaj jej nie ma. No i siłą rzeczy, no też nie mogła w ten sposób przyjąć wiary, to znaczy zamknięta gdzieś tam w jakichś rezerwatach, w jakichś szczątkowych ilościach. To również należy dostrzec. A propos pielgrzymki papieża do Kanady, warto również powiedzieć dwa słowa na temat jego udziału w pogańskich ceremoniach. Ja przeczytam tutaj opis, który znalazłem na stronie Do Rzeczy. To jest artykuł pana Lisickiego. Asesz, Pachamama, Turówka, Wonna, dokąd zmierza posoborowy kościół. Jakże wyglądały te ceremonie, w których papież Franciszek uczestniczył. Po przybyciu do oficjalnego domu generalnej gubernator Mary Simon, papież został przywitany przy udziale śpiewu i bicia w bęben rdzennego mieszkańca Kanady. Zapalono też tradycyjną lampę Inuitów.
Przepraszam, jeśli to źle czytam. W ramach ceremonii powitalnej członek starszyzny z ludu Huron Wendat wykonał rytuał smużenia w cztery strony przy pomocy traw i piór. Celem obrzędu jest oczyszczenie, w czasie którego wykonujący go modlili się do Matki Ziemi. Mężczyzna wręczył papieżowi turówkę wonną, roślinę używaną w rytuale oraz pióro dzikiego indyka. Turówka wonna oczyszcza poprzez zapach. Powiedział i zauważył, że przyjęcie rośliny i pióra jest ważne, aby papież mógł wziąć udział w obrzędzie, więc takie pogańskie oczyszczenie, żeby ten tak nieczysty katolik mógł wziąć udział w tym obrzędzie. Następnie zaprosił wszystkich do uczestnictwa w kole w duchu, aby móc wyobrazić sobie święty ogień, gdyż święty ogień jednoczy wszystko, co istnieje w stworzeniu. Uczcimy ziemię, wiatr, wodę i ogień. Uczcimy aspekt mineralny, aspekt warzywny i aspekt ludzki, powiedział członek starszyzny ludu Huron Wendat, rozpraszając dym z płonącej rośliny przy pomocy pióra. Poprosimy wschodnią stronę o otwarcie swoich drzwi. Myśmy mieli dostęp do tej strony. Chcę, by południowa strona także otworzyła swoje drzwi, by mieć dostęp do tej strony. Podobnie postąpił w przypadku zachodniej strony, gdzie znajdują się drzwi babci, i północnej strony, gdzie jest kierunek dziadków. Aby otworzyć cztery strony świata, mężczyzna poprosił zgromadzonych o położenie ręki na sercu, co hierarchowie kościoła wraz z papieżem posłusznie zrobili, a następnie zagrał cztery razy na fujarce wykonanej z kości. Proszę zachodnią babkę, by dała nam dostęp do świętego koła duchów, by byli z nami, byśmy mogli się zjednoczyć i być razem silniejsi, powiedział członek starszyzny. I naprawdę należy to skomentować. Ewidentnie nie jest to tylko jakiś taki grzecznościowy udział papieża, w sensie, że się przyglądam, co się dzieje, tylko ewidentnie papież jest tutaj aktywnym uczestnikiem, który przyjmuje, bierze udział w rytuale oczyszczającym, który jest wyraźnie rytuałem pogańskim. O religiach pogańskich, ich związkach z objawieniem pierwotnym, możliwych demonicznych wpływach mówiłem w ostatnim materiale, który ukazał się w środę, także tutaj nie będę się powtarzał, natomiast jest to ewidentnie rytuał pogański. Przypominam, że prawo kanoniczne z roku 1917 karało ekskomuniką za udział w niekatolickich obrzędach, i tu mając na myśli w ogóle jakiekolwiek chrześcijańskie, protestanckie obrzędy. Natomiast tutaj mamy papieża, który nie ma żadnych skrupułów, żeby brać aktywny udział w obrzędach pogańskich. Skąd to się bierze? Oczywiście, że z nowej ideologii, oczywiście, że z herezji modernizmu. Pamiętamy, że modernizm uważa, że wszystkie religie biorą się tak naprawdę z naszych uczuć religijnych i one wyrażają po prostu te uczucia. Jeśli są szczere, no to są dobre i prawdziwe i wszystkie zmierzają do Pana Boga. I to bardzo widać w pontyfikacie papieża Franciszka. Słynna deklaracja z Abu Zabi, widać to w jego materiałach, tych materiały podające temat modlitewny, czy intencje modlitewne na Adwent to chyba było, gdzie tam katolik, Żyd, muzułmanin wspólnie się niejako modlą, pokazują, co jest dla nich ważne. Wszystkie religie zdążają do Pana Boga. Ten motyw jest bardzo wyraźny w działalności papieża Franciszka. To przekonanie, że wszystkie religie są dobre, nawet jeśli może jakaś jest trochę lepsza albo trochę gorsza. Najgorsza to wiadomo jest ta przedsoborowa katolicka. To jest oczywiście w oczach papieża samo zło najwyraźniej. Znaczy, trochę tutaj ironizuję, ale można odnieść takie wrażenie. Te wszelkie wyrazy tej tradycyjnej katolickiej wiary są prześladowane w kościele obecnie, natomiast papież nie ma żadnego problemu w tym, żeby uczestniczyć w pogańskich rytuałach. Jestem ciekaw, czy papież byłby chętny, żeby uczestniczyć w mszy trydenckiej. Czy najwyraźniej łatwiej, podejrzewam, że łatwiej jest mu uczestniczyć w pogańskich rytuałach niż w mszy trydenckiej. I no to chyba jednak coś znaczy. Obiektywnie rzecz biorąc, jest to oczywiście bałwochwalstwo. Obiektywnie rzecz biorąc, jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Oczywiście, że subiektywnie, znaczy wychodzę z założenia, że subiektywnie papież jest przekonany, no właśnie ze względu na tą modernistyczną ideologię, że no w ten sposób wszyscy przecież i tak czcimy jednego Boga i to są różne tradycje, i nawet jeśli zakładamy, że papież wierzy faktycznie, że Pan Jezus jest Synem Bożym i że objawił nam najdoskonalszą drogę do zbawienia, nawet jeśli zakładamy, że papież pod tym względem nie jest całkowitym modernistą, czyli nie uważa Pana Jezusa tylko za człowieka, tylko naprawdę uważa go za wcielone Słowo Boże, no to wprawdzie Pan Jezus nam
objawił, jaka jest droga najlepsza, ale to nie znaczy, że mamy prawo, żeby te inne drogi lekceważyć i trzeba je również szanować, doceniać, bo one też trafią ostatecznie do Pana Boga i to będzie dużo lepsze w oczach, podejrzewam, papieża Franciszka, żeby właśnie je pochwalać, tolerować, bo one też są dobre. Myślę, że to jest dosyć prawdopodobne, że tak to papież widzi, choć nie mogę wykluczyć tego, że papież jest wewnętrznie prawdziwym modernistą i uważa Pana Jezusa tylko za człowieka, a jeśli nazywa Go Bogiem, to nazywa Go tylko w takim sensie analogicznym, czyli tak jak można powiedzieć o każdym katoliku w stanie łaski uświęcającej, każdym, można tutaj powiedzieć, człowieku w stanie łaski uświęcającej, że jest uczestnikiem boskiej natury. Nie wiem tego, co jest w głowie papieża, natomiast widać, że ewidentnie te pogańskie rytuały mu nie przeszkadzają, że uważa, że one do Pana Boga prowadzą. Zwracam na to uwagę, że przez 2000 lat istnienia Kościoła, bez mała 2000 lat istnienia Kościoła, takie zachowanie od razu byłoby potraktowane jako zachowanie bałwochwalcze, jako grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, jako powód do tego, żeby kogoś podejrzewać o to, że stracił wiarę, albo że stał się heretykiem, albo że w ogóle wiarę stracił. No i jak już wspominałem w moich materiałach, uważam, że te zachowania są jak najbardziej wystarczającą przesłanką do tego, żeby podejrzewać papieża Franciszka o herezję. Czy to wystarczy, żeby zadeklarować, papież nie jest papieżem? Uważam, że to nie wystarczy i tłumaczyłem już to w materiale, o którego tytułu nie pamiętam. Chyba dlaczego nie jesteśmy sedewakantystami albo dlaczego nie jestem sedewakantystą. Też jeśli nie zapomnę, to podlinkuję ten materiał. Opieram się tam na prawie kanonicznym, które mówi, co zrobić w przypadku, gdy biskup popadnie w herezję. Aby taki biskup utracił swój urząd, nawet jeśli już popadł w herezję ewidentnie, to musi zostać osądzony. Musi to zostać zadeklarowane i osądzone, że faktycznie jest heretykiem i musi zostać zdjęty z urzędu, żeby stracił swój urząd. A więc w przypadku, jeśli tak jest w przypadku zwykłego biskupa, no to wydaje się, że w przypadku papieża powinno to tym bardziej być w jakiś sposób stwierdzone, zadeklarowane, osądzone. Problem polega na tym, że nie ma wyższej władzy w Kościele i dlatego też teologicznie nie zostało nigdy określone, w jaki sposób papież straci swój urząd. Były teologicznie dyskusje na ten temat. Jedni byli zdania, że może stracić po prostu poprzez wewnętrzne popadnięcie w herezję, inni twierdzili, że w ogóle nie może stracić swojego urzędu, bo nie ma kto go osądzić. Poglądów było całe spektrum ze wszystkimi możliwymi odcieniami i Kościół ostatecznie nie zdecydował, nie znalazł jednego pewnego rozwiązania. Odsyłam do tego materiału, jeśli to kogoś interesuje, natomiast bez wątpienia tego typu zachowania, udział aktywny w pogańskich uroczystościach sprawia, że należy powiedzieć, że papież Franciszek jest przynajmniej w stanie podejrzenia o bycie heretykiem, najprawdopodobniej modernistą, bo ta herezja dobrze pasuje do współczesnych czasów i dobrze pasuje do tego rodzaju zachowań. My oczywiście nie popadajmy z tego powodu w jakieś złości i zwątpienia. Trwajmy po prostu na modlitwie. Pamiętajmy, że my osobiście zostaniemy osądzeni nie z tego, co robi papież Franciszek i nie z tego, co robią hierarchowie Kościoła, tylko z naszego wypełniania naszych obowiązków stanu. A więc też nie siedźmy całe życie w internecie szukając nowinek, co tam jeszcze ktoś złego na świecie zrobił, tylko wypełniajmy dobrze nasze obowiązki, dbajmy o nasze zjednoczenie z Panem Jezusem. On będzie potrafił naszą duszę w każdych czasach i tych najtrudniejszych pokojem napełnić i nas do zbawienia doprowadzić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.